Cześć, witajcie. Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania wyjątkowo nie czołg, a tym razem okręt. Jest to niszczyciel japoński Tieru 6. Przed Wami Mutsuki. Mutsuki jest następcą Minekaze, który jest bardzo przyjemnym niszczycielem, moim zdaniem. O wiele przyjemniejszy w grze niż właśnie okręt, którym dysponuje obecnie. Następcą jest Hatsuharu, do którego brakuje mi no jeszcze troszkę, bo to jest no troszkę ponad 8000 expa, no ale powoli, powoli do tego Hatsuharu się zbliżam. Cóż można powiedzieć o Mutsukim? Mutsuki jest chyba, znaczy nie, nawet nie chyba, tylko jest pierwszym niszczycielem w tej linii, który przeładowuje dość długo torpedy i jest to dość mocno odczuwalne. Oczywiście mamy, jak przystało na japońskiego niszczyciela, bardzo dobrą prędkość, bardzo dobrą mobilność, bardzo słabe działa przeciwlotnicze. Zresztą możecie nawet porównać, tutaj siła jest na 9, tak? Ustawiona jako, znaczy oznaczona siła pelotki jako 9, kiedy na przykład krążownika czwartotierowego Yubari, który szczyci się tym, że jest właśnie czyścicielem nieba, ma siłę aż 19. W tym przypadku jednak, no to mamy już dwa tiery wyżej, a dalej, a jest o wiele gorzej. Dlatego ja bardzo często pelotkę na Mutsukim wyłączam. Już wam mówię dlaczego. Ze względu na to, żeby pozostać, znaczy, żeby mnie nie wykrywano tak często, bo jeżeli jakiś samolot znajdzie się w zasięgu naszej pelotki, no to wtedy automatycznie zaczynamy w niego strzelać, przez co jesteśmy wykrywani w sytuacji, kiedy zależałoby nam na przykład, żeby pozostać niewykrytym. Jeśli chodzi o torpedy, to tutaj macie specyfikacje właśnie tych torped. Są one naprawdę szybkie. Tu mamy praktycznie, jak jest to praktycznie 59, praktycznie 60 węzłów i zasięg tych torped to jest aż 10 km. To ma dość duże znaczenie, zwłaszcza przy walce z pancernikami, dlatego że na przykład już nasze działa mają zasięgu tylko 7,6 km, więc torped teoretycznie jesteśmy w stanie dalej sięgnąć aniżeli z dział, ale to jest chyba nic nadzwyczajnego dla wszystkich tych osób, które pilotują, które pływają na okrętach japońskich, na japońskich niszczycielach, bo tu praktycznie te działa to są dodatkiem i główną siłą japońskich niszczycieli są torpedy oraz ich manewrowość i dobry kamuflaż. A propos właśnie kamuflażu, zobaczcie, jesteśmy wykrywani dopiero z 6 km, praktycznie 5,9, i to jest największa zaleta właśnie tego niszczyciela. Z powietrza jest to 3,1. Nie pytajcie mnie, czemu z powietrza wykrywanie jest gorsze niż z wody. Taki jest pomysł w ogóle na tę grę, co jest dla mnie bez sensu, no ale tak sobie wymyślili. Więc przy wykrywalności 6 km i zasięgu torped 10 km, ja bardzo często staram się mniej więcej być na tej granicy wykrywalności przy odpalaniu torped, zwłaszcza przy torpedach o prędkości 60 węzłów. Ale moim zdaniem, znaczy najczęściej staram się odpalać torpedy mniej więcej w odległości 6,5-7 km, jeżeli mam pewność, że nie będę wykryty. Natomiast jeżeli już ta odległość jest mniejsza, no to wtedy staram się podpłynąć mimo wszystko bliżej, co jest niebezpieczne, ale wtedy jest większa szansa na trafienie z torped. Największą bolączką poza czasem przeładowania tych torped, które będziecie mogli zobaczyć już w bitwie, jest jeszcze tak naprawdę ilość wyrzutni, bo dysponujemy tylko dwoma wyrzutniami torped, po trzy torpedy z każdej wyrzutni. I jeżeli staramy się tym naszym Mutsukim walczyć, oczywiście jakoś tam bezpośrednio, wystrzelimy te nasze torpedy, nie trafimy, no to jesteśmy praktycznie chłopcem do bicia, bo teraz około 1,5 minuty on ładował, czy ponad 1,5 minuty, teraz trochę zszedłem jakimiś tam umiejętnościami, ale mimo wszystko, no, macie tylko dwa wystrzały do dyspozycji z tych torped, oddajecie, nie trafiacie i jest niestety wtedy problem. Dlatego japońskie niszczyciele
No, nie są moim zdaniem łatwe do gry, zwłaszcza ten, nie wiem jak będzie dalej. Minekadze dysponował 3 wyrzutniami torped, co miało znaczenie, zwłaszcza chociaż przy tym, że była większa szansa chociaż kogoś trafić, nie mówię zatopić, ale chociaż kogoś trafić. I też jeszcze ważna rzecz, tamte torpedy przeładowały się szybciej, tu niestety pudła bolą bardzo, bo po wystrzeleniu torped praktycznie jesteśmy przez 1,5 minuty bez broni. No ale no nic, jakoś będzie trzeba go skończyć, zobaczymy jak będzie dalej. Takie są moje pierwsze wrażenia z tego okrętu, znaczy pierwsze wrażenia, pierwsza opinia, ponieważ ja w tym cały czas uczę się tej gry i tutaj tak naprawdę idzie mi WoWsa jeszcze mocno średnio, ale jakąś opinią chciałem się z wami podzielić. Zerknijcie sobie na bitewkę. Our team has taken the lead. Battleship foundered. No dawaj, dawaj.
Bum, 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 bum. Jak widzimy, całkiem przyjemna bitwa tym moim niszczycielem, za którym nie przepadam. Teraz trzeba przechwycić tego Independence. Nie Independence. Fuso wypadało przechwycić jeszcze 13 sekund. A tu mamy drugie fuso. Nie wiem, gdzie by to oni sobie podobne odległości. Dobra, złapał. Złapał. To w dupę. Druga oba. Nie jest dobrze. Dobra, płynę tam, stąd zwiewać. Bo tutaj za wiele i tak nie wziąłem. Jestem sam. Grę mieszanego by trzeba załatwić. O! Ładuj, 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 działa. Kurna, i centralnie w torpedę. Szkoda. Niestety porażka. 77380 torped. Jak na ten okręt, za którym ja nie lubię, za którym nie przepadam tym Mutsukim. Uważam, że nie jest źle.